Śląski Uniwersytet Medyczny zamierza zadbać o zdrową dietę mieszkańców regionu. Chętni do udziału w specjalnym projekcie, który ma na celu poprawienie zdrowia przez wprowadzenie zmian w jadłospisie, już mogą się zgłaszać. Tak, w tym roku ruszamy z projektem, który jest finansowany również przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie osoby mieszkające na Śląsku będą mogły skorzystać z darmowej oczywiście porady dietetyka. Wygląda to tak, że prosimy o kwalifikowanie się, zapisywanie się na ten projekt poprzez numer, który jest dostępny w naszym rektoracie. Za realizację projektu odpowiadają pracownicy Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To tu szkoli się ekspertów odżywienia. Pierwsza wizyta będzie polegała właśnie na analizie składu masy ciała, na omówieniu dotychczasowych nawyków żywieniowych. Dostaną pacjenci również instrukcje, jak te nawyki zmienić oraz będą proszeni o przyjście po około 3 miesiącach na wizytę kontrolną, gdzie omówimy uzyskane rezultaty. Zdaniem dietetyków każdy czas jest dobry, żeby wprowadzić zmiany w żywieniu, ale powinno się to zrobić pod okiem specjalistów, a nie na własną rękę, bo to może przynieść odwrotny skutek. Myślę, że nadmiar kilogramów, jeżeli się z takim borykamy. No tutaj nie widzę przeciwwskazań, żeby w czasie pandemii się za to nie zabrać. Myślę, że to też może być dobry moment, ponieważ no, duża część z nas ma po prostu więcej czasu na przykład gotowanie, na zadbanie o siebie, także czemu nie? Warto skorzystać z tego projektu, bo niestety porady dietetyczne w tym momencie nie są refundowane, a tutaj mamy taką możliwość bezpłatnej wizyty i analizy składu masy ciała. Z projektu będzie mogło skorzystać 400 osób.